Halo, tu Warszawa. Tu mówi Warszawa. Bracia, rodacy, wolni obywatele Rzeczypospolitej, przeżywamy dziś wielkie dni. Po 6 prawie latach męki, ofiar i krwi zaświtał znów dla ludzkości pokój. Prędzej. Cześć! Dokumenty! Prędzej, chodź, ci pomogę. Tak, ja... Zaraz. Proszę. Na tamtą stronę. Przepuścić! Panie oficerze, proszę powiedzieć.
Bandyci! Zabili! Nie bandyci, a narodowe siły zbrojne! No. U. Podnieście. Fajna. Towarzyszu agitatorze, woj! Prec Peter! No! To woj! Może zaśpiewasz? Puść go. A teraz? Zawołasz? Wracać na Proszę pana, czy daleko na lotnisko? Dość daleko. Tak, już późno. Dziękuję panu. Proszę pana, proszę mi pokazać te papiery. Jakie papiery? No dokumenty. Rację. Musi mi pan pokazać. Nie muszę. Musiałem pod pistoletami. Gdzie się pani? Przejdźcie. Hej, obywatelu. Pójdziecie z nami. Co? Nie gadać, nie gadać. To znaczy, że obywatel kapitan przyjechał z Anglii. Tak. W porządku. A tutaj do nas to po co? Do szkoły oficerskiej. Zadzwońcie do majora Łaprzewicza, zastępca do spraw szkolenia.
Dobra, dziękuję. Chwileczkę, obywatelu. Zaczekajcie w poczekalni. Obywatelko. Słucham. Pozwólcie dokumenty. Nazwisko? No więc dobrze, niech będzie. Bardzo mi przykro. Grajewski, bardzo mi przyjemnie. Osoba, która chciała pana aresztować, nazywa się Jankowska. Anna. Pan się nie gniewa? Głupstwo. Mieliście trudną drogę. No wy wszyscy z Anglii. I w ogóle Paputczycy. Obywatelu Grajewski, możecie odejść. Dziękuję. Zna pani drogę na lotnisko? Nie, jestem tu pierwszy raz. To co, pani wysiadła specjalnie przeze mnie? Mam tu swoje sprawy. Co pan zrobił? Co pan zrobił najlepszego, kapitanie? Co takiego? Wrócić stamtąd? Co tam? Co? Teraz już za późno. Otwieraj łapa! Piotr, no. No jest. Tak, słusznie zauważyłeś, jestem. A to kto? A odprowadził mnie porucznik. Nowak. A to proszę, proszę, niech pan wejdzie, poruczniku. Potrzebne towarzystwo do powitalnego kielicha. No wejdźcie. Cześć. Porucznik, zamość. Krajewski. Przyjęcie będzie nie gorsze niż u naszego lorda. Nie jest to co prawda White Horse, ale bimberek przedni. Tatusiu, kto to? Wujek Grajewski przyjechał. Jola! Wujek Piotr, wujek! Ale urosłaś, dziewczyno. Obywatelu majorze, co to takiego White Horse? Biały koń. Znaczy, taki whisky. No, proszę, proszę. Jolu, no idź do siebie. O jakim lordzie wspomniał obywatel major? A, zaraz opowiem. Pamiętasz, Piotruś? Tak, Keln i Ludwigshafen. Aha, tak, to był ciężki nalot, no ale wracaliśmy cało. Aż tu nagle... Dziękuję. Trzy messerschmitty. Robiło się gorąco. No ale Bóg strzegł nie tylko króla. Podziurawili nas łobuzy, także został tylko jeden silnik. No i co było robić? Siedliśmy na polu golfowym, a potem za stołem u naszego lorda. Możecie odejść. Obywatelu pułkowniku, to jest właśnie kapitan Grajewski. Z Londynu do nas. Tak jest, panie pułkowniku. Jeszcze jeden. Pomyślałem właśnie, że kapitan Grajewski mógłby wykładać u nas taktykę walki powietrznej. Po bitwie Anglii. Zastanowię się. Ale wy mi tutaj, majorze, demobilizujecie korpus oficerski. W ludowym wojsku wszyscy wiedzą, że był sojusz, alianci i tak dalej. Ale żeby opowiadać, jak siedzieliście u lorda i ten... Golf, czy jak to? Co?
obywatelu pułkowniku. Wspominaliśmy wczoraj na powitanie, jak skwadron lider Grajewski... Dobra, dobra. Ale czemuż wy tutaj tak po angielsku? Tak jest, obywatelu pułkowniku. Zapytuję, czy mogę wprowadzić kapitana Grajewskiego na wykłady taktyki. Na wykłady? Kapitan Grajewski zapozna się najpierw z tokiem pracy w garnizonie. Regulamin służby wewnętrznej też mu się przyda. Idziecie z ochroną pod... No, co tam? Obywatel kapitan zaczeka. Zawróć się. Jest. Czy to wy po... O! Co za spotkanie. Aż żal, że muszę zaraz wyjeżdżać. No właśnie. A korzystając z okazji, chciałam was jeszcze raz przeprosić. Za co? No za aresztowanie oczywiście. A, nie ma za co. Pomyłki muszą się zdarzać. Mamy w kraju prawie wojnę domową. Ostatecznie kraj, który wkroczył... Co tam takiemu mówić? Wystarczy, że i tak ich nie odpychamy. Nie? Co nie? Nie odpychacie? Pewnie, że nie. Zaraz, zaraz robią z niego wroga, a on tymczasem co? Jak stara nauczycielka, co? Ja wiem, co wy wtedy myślicie. No wy, mężczyźni. Musimy się spotkać, jak wrócę z tej akcji. Obywatelu, kapitanie, jedziemy. No, a ten agitator? Co? O, rany! Odjazd! Zakryjcie to! Towarzyszko! Chwileczkę! Towarzyszko, Rydz jestem. Byliście podobno w czasie napadu bandy na pociąg. Właśnie chciałem was prosić o chwilę dla prasy. Chodzi o towarzysza Jakuszyna. Pisze o nim, a wy jako bezpośredni świadek wiecie, macie... to jest wojsko, mamy rozkaz wyjazdu, nie możemy dłużej czekać. No tak, ale ja... Więc pojutrze będę u Jakuszyna. O, widzicie, po prostu wpadniecie do mnie. To w tym samym budynku, co komitet powiatowy. Zaraz, zaraz. A dokąd teraz jedziecie? Cii, tajemnica wojskowa. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobra, dobra. Stop! Obywatelu kapitanie. Odjazd jutro o 7. Tak jest. Nie rozumiem! Nie wolno nam jechać po nocy! Ale gdzie ja się podzieję? O! A pan? Nieważne. Ale gdzie pan będzie spał? Dam sobie radę. Umiesz chyba, człowieku, spać z kobietą! Powiedziałaś, czy umiesz, człowieku, spać z kobietą? No na biwaku, na wycieczce, no, nie rozumiesz? Rozumiem.
Marzniesz? Marznę. No to marznij. Anna, bądź człowiekiem. Powiedz, co to jest ten paputczyk. Jaki znowu paputczyk? No, tak mnie wczoraj nazwałaś. Paputczyk to jest taki człowiek, który chociaż sam nie jest, ale idzie z nami. Rozumiesz? Rozumiem. Rozumiem. Aleśmy się tu naczekali. Patrzcie, towarzyszu, 2 lata w partyzance i niza, tu rok po wojnie i omal nie na tamten świat. Baliście się, że już nie wrócę. No. Chłopie, i tak za długo byłem w szpitalu. A cóż to za bohomas? To Anna, przewodnicząca naszego ZWM-u. Zdolna bestia. A gdzie ona jest? W terenie. Informacje dla agitatorów w sprawie referendum. Zdejmijcie to. Po co? A jak ta towarzyszka wróci, to do mnie, dobra? Dobra. Co się dzieje, jak Boga kocham? Co to za... A to co? Po drodze wziąłem. No to za kożuchy pięknie dziękujemy. A teraz poprosimy jeszcze o mundury. No. A może ktoś z mundurem? Do nas. Kto wybierze prawdziwe wojsko? Co? Nikt? No to rozbierać się. Panowie wojsko.
Rozbierać się! Do gaci poproszę. Do gaci. No, jazda, jazda! Rozbierać się! Tak. No i buty, buty też szybko. No, a teraz znów rączki. Do góry. W tył zrób. Czekaj. Na co zmarsz? Stać. A pan oficer co? Nie łaska? Przy kobiecie? Skąd się tutaj taki kozak wziął? Na skąd? Pewnie chce prochu powąchać. Znajdzie okazję. Może już wąchałem. A gdzie to się wąchało, towarzyszu kapitanie? Nad Londynem na przykład. Tak? I teraz tutaj, w ludowym wojsku. Pogratulować. Ale skoro tak, to może pan wracać do swoich w mundurze. Panie kapitanie, jeżeli pan woli bolszewickie koszary niż świeże powietrze. No jazda. Naprzód, marsz! Pociągnąć? Zostaw. Ich wybrał, niech do nich idzie. Sami go załatwią. Będzie rąbał zupkę pod biegunem. Pociągnę. Zostaw. Niech go sami zagryzą. Niech wejdzie. Zaraz. Zaraz, skąd ja was znam? Aha. Tak. Już wiem. Poznajecie? Tak. Swoją drogą dziwnie się składa. Mam do was sprawy. Słucham. Wiecie, że w drodze powrotnej z Lublina... A tak, tak, słyszałem. No, siadajcie. Swoją drogą szczęście mamy oboje. Napijcie się, zimno. No. Słucham. On jest niewinny. Kto? Kapitan, który dowodził eskortą. Jaki kapitan? Grajewski, ten z Londynu. Aha. Człowiek zupełnie nasz, wierzcie mi. Chodzi o to, że banda rozebrała żołnierzy do bielizny na mundurze. Nie chciał się przy mnie rozebrać, powiedział przy kobiecie. Naprawdę, wierzcie mi, tak powiedział. Tamten się roześmiał i puścili go. Ale nasi aresztowali go za to, że wrócił w mundurze. No to co, że go aresztowali? To się wszystko wyjaśni. Po prostu składam wam oświadczenie o przebiegu wypadków. Byłam obok niego. A ci żołnierze gotowi zeznać nie wiadomo co. To jest wojsko. Więc co ja mogę pomóc? Słucham. Tak jest. Nie, towarzyszu. Jutro wykluczone. No chociażby dlatego, że jesteśmy odcięci. Kopiemy zaspy już drugi dzień. A poza tym ja jeszcze w ogóle nie bardzo mogę mówić. Posłuchajcie. Słyszycie? Tak. Od pępka po gardło gips. A gdzie mi tam do wywiadów? No właśnie. Jak przekopiemy drogę dla pociągów. Może w przyszłym tygodniu. Dojdę. Towarzysz Rydz z Woli Ludu? Tak. Znacie go? Pytał mnie o szczegóły, że niby jechałam tym samym pociągiem. Kapitan Grajewski też wtedy jechał. Kapitan Grajewski. Grajewski. To jest wojsko, ale postaram się to zbadać. Chwileczkę.
Jeszcze coś w sprawach sztuki. Chodzi o ten wasz plakat, który wisiał w korytarzu. Reakcją nie przejdziesz. Politycznie właściwie bezbłędny, ale mnie on przypomina jelenia na rykowisku. Rozumiecie? Po co? Komu to potrzebne? Oj, towarzyszko Anna, towarzyszko Anna. Bądźcie dobrej myśli. Dziękuję. Bo ma nadzieję, że posłużycie jej jako instrument w walce przeciwko wam. Tak, towarzysze. Aby było życie, musi krew płynąć w żyłach. Kraj bez transportu jest martwy. W żelaznej drodze potrzeba żelaznego wysiłku i żelaznego uporu. Słyszycie to wołanie o drogę? I co? Nie damy tej drogi. Szkoda naszych nóg na wasze gadanie. Dłużej nie stoimy. Dobrześ powiedział, oni gadać to umieją. Idziemy do domu. Nie znamy to nas nie agitować. Przed wojną też nas chcieli kupić i myśmy odmawiali. Do widzenia, towarzysze, idziemy do domu. A gdzie wasze kolejarskie serce? Nie mamy kolejarskiego. Zwyczajne mamy. Chleba nie ma od tygodnia. O. Do kogo? Bez chleba tam nie pójdziemy. Będzie droga, będzie chleb. Będzie, będzie, ale dla kogo? Nie ma chleba, nie ma roboty! Strajk! Nie ma szkody! To nie strajk! Dajcie parowóz! Nikt nie pojedzie! Wygasimy go! Tak, wygasić palenisko! Nie pojedziemy na zawsze! Towarzysze! No co robić? Strajkować chcecie? Ale przeciw komu? Przeciw sobie? Żeby wam nie było chleba, to wiesz co? Co zła? To po to strajkujesz, co? Tam, towarzysze, jedziemy na zaspę. Jeżeli łopaty. Towarzysze, to pojadą na kolację, a my spać na głodnego, tak? Racja, racja. Nie! Póki co, pojadę z wami. Strajk! Strajk! Dobra, kto chce strajkować, niech zostanie. A kto chce robić, niech przejdzie na tę stronę. Dobrze. Dobra. Zadzwonię. No? Jak? Można? Próbujcie. Zwrotnica nie idzie. Panie dyżurny, nie idzie. Zmarznięta na kość. Nie jest tak źle. Do jutra w południe wszystkie zwrotnice będą oczyszczone. Co to znaczy do jutra w południe? Dzisiaj trzeba jechać. Od trzech dni w mieście chleba nie ma. Tak, towarzyszu. Chyba, że wy, pułkowniku. Ten chleb nie mój. Wojska. No tak, ale... Słuchajcie. Byliście na froncie? Byłem. Gdzie? No w kraju. Partyzantce. Znam taką sztukę o wojnie, której dowódca melduje generalowi. Sytuacja krytyczna, chleba dla żołnierzy na dwa dni. Dla koni nie zostało nic. Na to generał. Chleb dla koni,
Żołnierzom można wytłumaczyć. Chleb dla ludzi, o! To pułkownikowi mogę wytłumaczyć. Ten wasz sekretarz w gorącej wodzie kąpany. Damy im ten chleb, a przed generałem będę się tłumaczył. Wykonać. Rozkaz. Zwrotnica oczyszczona, sprawdźcie. Dobra. W porządku. Dziękuję. Więc jak będzie, pułkowniku? Z czym? Z tą drugą sprawą, z Grajewskim. Ja nie prokurator. Wyroków nie wydaję. Ale dajecie człowieka do skazania. Faktem jest, że munduru z niego nie zdjęli. A naszych żołnierzy puścili w gaciach. Ale on też jest naszym żołnierzem, skoro wrócił. Wrócił, ale po co? Ja myślę... Tu nie ma co myśleć. Tu trzeba gwarantować. Ręczycie za niego? Tak. W dodatku jakieś niewyjaśnione sprawy z dziewczyną. Jej też nie ruszyli. Dziewczynę to ja wam wyjaśnię. To ode mnie ta dziewczyna. Jak to? No, z komitetu powiatowego, znaczy. Aha. Więc jak będzie z Grajewskim? No, skoro ręczycie, to go wam zostawię. Prokurator wojskowy też go nie będzie ciągnął. Zostawię. Ale w cywilu. Panie kapitanie! A co to, już koniec roboty? Nie, obywatelu inspektorze. Obserwuję. Gorzej, że ja was też obserwuję. Jak pan zbierze ludzi? Trzeba dziś zacząć wykop pod rurociąg paliwowy. O tutaj, według drugiego szablonu. Ma pan plany, panie kierowniku? Powiedziałem tutaj. To z czasem, jak dobrze pójdzie, to postawimy RSL. Co? Radiolokacyjny system lądowania. O, to ciekawe. Skąd wy o tym wiecie? Plany są ściśle tajne. A poza tym to, co my robimy, tego wy nas uczyć nie będziecie. Zobacz. Panie kapitanie! Do podpisu. Piotr, muszę ci powiedzieć coś okropnego. Nie chodzi o głupstwo. Nie powiem ci. Słuchasz mnie? Słucham, słucham. Jest mi naprawdę ciężko mówić o tym tobie, ale komuś muszę. Nie mogę jakoś zrozumieć, co się u nas dzieje. Każą mi potępiać ludzi, którym wierzyłam. Każą mi wierzyć w coś, czego nie rozumiem. W jaki sposób partia... O Boże, co robisz? Idiotku! Jestem szczęśliwy, rozumiesz? Myślałem, że chodzi o nas. W
Wydawać by się mogło, że wy, towarzyszu Jakuszyn, niczego nie rozumiecie. Ale to nieprawda. Wiecie dobrze, o co chodzi. Tylko usnęła w was jakoś rewolucyjna czujność. Nie chcę snuć innych przypuszczeń, towarzysze. Bo wszystko wokół was układa się jakoś dziwnie. Cudownie ocalony z napadu bandy na pociąg. Czego się zrzymać, że my, marksiści, nie wierzymy w cuda. No właśnie, ale wróćmy do sprawy. Cudownie ocalony natychmiast interweniuje o drugiego cudownie ocalonego z innego napadu człowieka. Człowieka z londyńskiego wojska. Takiego wojska nie było. Towarzysz Grajewski. Towarzysz? Jaki on towarzysz? Obywatel Grajewski. Jaki obywatel? Pewno angielski, co? No ale mówcie, mówcie. Mówię. Obywatel... To się jeszcze zobaczy, co to za obywatel. Póki się nie zobaczyło, nie możecie mi robić zarzutów z tego, że... A jak się zobaczy? No wtedy pogadamy. Pogadamy już jutro, skoro zaczyna się plenum Komitetu Powiatowego. Chyba nie o takich głupstwach będziemy mówić. Trzeba się przyjrzeć, czy to są takie głupstwa. A mówić będziemy na pewno o rzeczach poważnych. O zaniku czujności. O popieraniu nastrojów strajkowych wśród kolejarzy. O dokarmianiu nieomal Komitetu Strajkowego. O co chodzi? Ja w tej sprawie. W jakiej sprawie? No, towarzysz Jakuszyn zmobilizował wówczas ludzi. Gdyby nie on, to... Dziś chodzi nam o ogólny obraz politycznej działalności towarzysza Jakuszyna. No tak, ale jak mamy zobaczyć ten ogólny obraz bez takich szczegółów? Ja wtedy byłem obok towarzysza Jakuszyna i wiem, że tylko on poderwał ludzi. Przełamał tendencje strajkowe, nakarmił... O szczegółach będziemy mieli czas mówić jutro. Dziś chodzi nam o syntetyczny, że się tak wyrażę, obraz nie tylko działalności, ale i osoby towarzysza Jakuszyna. Wracając do rzeczy, otóż do tego muszę dodać parę słów o sztucznym budowaniu własnego, jednostkowego autorytetu, tak, z jakim tu mamy do czynienia. O czym wy mówicie? Nie trzeba daleko szukać. A skąd się to tutaj wzięło? Z pokoju naszego ZMP. Czego tam szukacie, towarzysz Jakuszyn? Nadziei. Piotr! Piotr! Proszę pana, ja chciałam... Do pana Grajewskiego? Tak. Aresztowany. Pan kapitan aresztowany. Proszę stąd przechodzić, tu nie wolno stać. Niestety, nie ma mowy. Jest plenum Komitetu Powiatowego. Ale ja muszę. Bardzo ważne? No to poczekajcie. Może już nie do towarzysza Jakuszyna. Jak to? Nic. Żartowałam.
Dzień dobry. Dzień dobry. Ciągle zajęty? Ciągle zajęty. Ale ja jestem wolny. Może pani się napije ze mną kawy? Chyba nie. Mam bardzo pilną sprawę. Za chwilę pani spróbuje jeszcze raz. Usiądźmy, co? Jest pani bardzo zdenerwowana. Może... Czy coś się stało? Może w czymś pomóc? Praca i to warszawska. O, dziękuję. Ja jeszcze raz zadzwonię. Przepraszam. Anno. Pani Anno, ja nie wiem, o co chodzi, ale naprawdę bardzo chciałbym pani pomóc. I proszę pamiętać, że może pani zawsze na mnie liczyć. Dziękuję, ale to zupełnie coś innego. Pieśna ustawie, SPE, hej, SPE, nieodłączne siostry dwie, młodzież i SPE, służba obywatelska. Anna? A ty dokąd? Do Jakuszyna. Do Jakuszyna? Muszę go prosić o pomoc. Aha. No to cześć. Dzień dobry. Poproszę pastę do zębów. Za zwrotem tuby. Co proszę? Czy pani ma starą tubę? Nie. No to pasta do butów. Brązową. Może być czarna. Proszę. Dziękuję. Towarzyszu Jakuszyn. A, to wy. Dzień dobry. Co takiego? Spieszę się, widzicie plenum. Ten człowiek, któremu pomogliście dostać pracę przy hangarach, kapitan Grajewski, jest znowu aresztowany i ja właściwie... Czego wy ode mnie chcecie? Są od tego organy naszego państwa powołane przez władzę ludową. Ich wyrok obowiązuje. Przecież mogą się mylić. Przecież mogą się mylić. Widzicie? Człowiek może się mylić, ale partia nie. A oni są z ramienia naszej partii. Wybaczcie.
Gość kłania się pierwszy. No? Dzień dobry. Można usiąść na kiblu. Zabijamy. Raz, dwa. O. O tu, o. Janko, mamy gościa. Powiedziałbyś coś. Ciszę lubisz. Z tobą to ryby łapać na dnie. Mógłby z tobą pływać w konwoju. Szkoda pytać. Oczywiście. Za niewinność. Nie wiem za co. Już by chciał wiedzieć. Dowie się, jak będzie trzeba. Patrzy na nas i myśli sobie, oni musieli coś nabroić, skoro siedzą. Ja co innego, tak sobie myśli. Ja jestem niewinny. Nie może tu być niewinnych, bo winni byliby ci, co cię tu zamknęli. Ja na przykład, po wyroku śmierci. Nie. To nic groźnego. Nie wykonujemy. Można się przydać, mając czapę na karku. Jestem nieboszczyk, dobrze się czuję. Mam cichą umowę. Zeznaję bez bicia. Świadek w konserwie, rozumiesz? Czego kiwasz głową? Kto to w ogóle zrozumie? Wagona upada. Pociąg osobowy z Warszawy kłótnie. Jeleni i Kukury. Przedmieścia. Czkalicką. Polską Wielkopolską. Wrocław i Dubin. Bałczyk. Stoi na torze przyrodnie ciągi. Tutaj. Proszę. Dziękuję panu. Do widzenia. Tu jest przepisany tekst. Trzeba go zanieść redaktorowi. Tutaj mamy szczotkę, redaktorze, z pierwszej kolumny, a tutaj dajemy tego towarzysza. Właśnie w tej sprawie przyszedłem. Tutaj pójdzie coś miłego z ostatniej chwili. O, ofiary bomby napalmowej. Miłe, co? Przyszła koza do woza. Mam prośbę. Proszę. Proszę. Pierwsza odbitka. Dziękuję panu. No proszę, to nazwisko jest aktualne. O nie, proszę zatrzymać. To bardzo dobry znak, jeśli pierwsza próba jest w dobrych rękach. No tak, ale nie po to pani przyjechała do Warszawy. Nie, wracam tu na studia, ale nie o to. Tak, no. Chciałam pana prosić o pomoc.
Aresztowali mi. Co? Kogoś mi aresztowali. Tam obok jest kawiarnia. Może przejdziemy, gdy pan mi wszystko opowie. Jesteśmy. To już tutaj. Na drugim piętrze. A dalej to już chyba sama pójdę. Dziękuję. To ja ci dziękuję. Bardzo mi pomogłaś przy pisaniu o Jakuszynie. Mały rewanż. Doskonale sobie zdaję sprawę, ile dla mnie robisz. No idź, poczekam tu na ciebie. Jedziemy? Nie, czekamy. Warto. Trochę tu u mnie nieporządku. Napije się pani może herbaty? Już od kilku tygodni urywają się telefony od redaktora Rydza. Niestety nie mogłem udzielić żadnych informacji. Rozumiem. Jest pan adwokatem z urzędu i właściwie nie ma pan obowiązku udzielać rodzinie. No tak. Przepraszam, jak nazwisko? Grajewski. 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 Rozprawa odbędzie się pojutrze. Nie wygląda to wesoło. Artykuł 83 Wojskowego Kodeksu Karnego. Każe jednak zaparzyć herbatę. Nie dziękuję. Więc rozprawa ma się odbyć pojutrze. Tak. A ten artykuł? Działalność zmierzająca do obalenia ustroju siłą. Czy ja mogę być obecna? Droga pani, rozprawa przy drzwiach zamkniętych. Natomiast mogę bezpośrednio po rozprawie. No ale ja teraz chciałabym się czegoś więcej dowiedzieć. No a cóż ja mogę? Żebym chociaż miał akta sprawy. Jeszcze nie mam akt. Więc na dwa dni przed rozprawą nie ma pan jeszcze aktu oskarżenia? A nie mam. Cóż to ma do rzeczy? Więc pan sądzi, że nie znając sprawy można bronić kogoś? Pan się tego podjął. Dziecko. To ja zaczekam. Mhm. Wyroku jeszcze nie było. Ale to jest w końcu nieznośne i ja mam prawo tego człowieka nienawidzić. Nie tylko za to, co zrobił przeciw krajowi, ale... ale i za to, jak skrzywdził ciebie. Odejdź. Co? Odejdź. Jak sobie chcesz. Czekaj. On jest niewinny, słyszysz? Przekonasz się, on jest niewinny. Oby. Przed Trybunałem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie toczył się proces przeciwko Piotrowi Grajewskiemu i jego grupie. W wyniku wielodniowej rozprawy, po przesłuchaniu świadków i po przedłożeniu dowodów rzeczowych, stwierdzono niezbicie, że Piotr Grajewski i jego grupa działali na szkodę państwa. Oskarżeni dopuścili się aktów sabotażu, a Grajewski działał na wyraźne zlecenie obcego wywiadu. W dniu dzisiejszym przewód sądowy został zakończony. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego główny oskarżony... Koleżanki i koledzy! Wysiłkiem całego narodu powstaje z gruzów i zniszczeń nasza stolica. W
tym dziele odbudowy nie może zabraknąć młodych rąk. Nie może zabraknąć naszego trudu. Wzywamy wszystkich, zorganizowanych i niezorganizowanych. Pamiętajmy. Cały naród i młodzież buduje swoją stolicę. Jutro rano o godzinie 10 na podwórzu uniwersyteckim zbiórka aktywistów ZMP i ochotników. Daj płytę. To byście przerwali wiadomości? Nie było nic ciekawego, a musieliśmy nadać komunikat. No, ale przecież tam wiadomości o procesie. Nie wiecie, jaki był wyrok? Nie pamiętam. 10 czy 15 lat. Zarząd Uczelniany Związku Młodzieży Polskiej zawiadomia przywódcą. Nie śpiewają o sercu, że to niby na siódmym kopierku, że to wszędzie, że... Dzień dobry. Dzień dobry. Czy tutaj redaktor Rydz mieszka? Tak, mieszka. Drugie piętro. Dziękuję. Najlepiej się przyzwyczaić i często się przeglądać. Codziennie, co godzinę nawet. Ty nawet nie zauważysz, jak się zmieniasz, jak się starzejesz. Przypatrz się. Przypatrz się! Nie słuchaj go. Trzeba głupiego, żeby się tak sobie przyglądać. Kalifaktor po korytarzu. Człowieku, tu jest jedna dentystka. Jak się nad tobą pochyli, jak cię piersi obrzywali, ja bym ją, bracie, na rękach nosił. I będę nosił, zobaczysz. Romantyk. Paragraf 180, milion na szkodę państwa. Kobiety cię zgubią. Babiasz, do dentysty. Co wy tu robicie? Przygotowuję się do egzaminu. Ale co tu robicie? Jutro mam egzamin na prawo. Trzeba coś przeczytać, a wy? Spieszę się. Która godzina? 15 po pierwszej. Nie tu. Nie tu!
Co się stało? Wszyscy mnie teraz unikają, więc myślałem, że... No ale co wy mówicie? Spotkamy się jutro. Jestem tu od rana, to porozmawiamy. Dobrze. O, dziękuję. Proszę to zabrać. To są książki zakazane, wycofane z biblioteki. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Lista! Słucham? Czy mógłbym mówić z dziekanem? A o co chodzi? W sprawie przyjęcia. Wyniki wywieszone na tablicy. Tak, ale chciałem... Nazwisko? Jakuszyn. 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 Rok urodzenia? 20. W porządku. Zdał pan. Ale z braku miejsc nie został pan przyjęty. Tak, więc cóż ja bym mógł dla was? Praca, żeby blisko Warszawy. A mieszkanie? Mieszkania też nie macie. Trzeba będzie coś wykombinować. Robi towarzysz Burek karierę. Awansuje. Członek egzekutywy Komitetu Powiatowego. A wy, towarzyszu, gdzieście ostatnio pracowali? W Komitecie Powiatowym. W jakim wydziale? Byłem sekretarzem. Coż bym to ja mógł dla was? No. Fachowiec to nie jesteście, prawda? A na fizycznego to znowu on coś tu pisze, że wam żebra łamali. To jakby inwalidztwo. No co on na głowę upadł? Ja mu się zdaje, że w Warszawie to inaczej. Że jak tam w terenie nic nie można dla człowieka, to że właśnie tutaj przejdzie. Ja dla towarzysza Burka zawsze wszystko. Ale sami pomyślcie. Musicie zrozumieć. Przepraszam, że... niepokoiły. W tej chwili. Do ciebie. Słucham. Słucham. Tak?
Aha. Tak? Naturalnie, ale to może by zmienić nazwisko i wtedy... Tak. Ale... Ja rozumiem. Zaraz przyjadę. Ja to mam pecha. Tak na to liczyłem. No co się stało? Kłopoty z książką. Przeklęty Jakuszyn. Reportaż gotowy do druku, ja muszę zmienić nazwisko. Bohatera? Bohatera socjalistycznego. Na jakiej podstawie? Co na jakiej podstawie? No musisz zmienić nazwisko. I czyje? Towarzysza Jakuszyna? Towarzysza? Dziewczyno. Reportaż o aktywiście partyjnym, który wyleciał z aparatu za brak czujności? No nie, moja droga. Jeszcze nie oszalałem. No ale przecież piszesz o tym, co było dawniej. Oj, dziecko. Historię piszemy z perspektywy dnia dzisiejszego. No tak to się mówi. No ale w sprawie tego reportażu to ty sam. Jeżeli tak postąpisz, to sam wydasz wyrok. Od wyroków, które my sami wydajemy, no to także nie ma odwołania. Zwłaszcza, jeżeli są zgodne z innymi wyrokami. No, chyba rozumiesz. Zaczynam rozumieć. Babie, zaczekajcie. Znowu się zacznie. Ech ty, żebyś ty ją widział. Dentystki nie zobaczysz, a stracisz trzeci ząb. Zabraknie ci. Nie bój się, na nią mi wystarczy. Dzisiaj ją dopadnę. Chodźcie. Kwiatki hoduje dla dentystki. Pół roku nie był na przesłuchaniu. Ma straszliwą siłę. Tak, dziękuję. Pytali o tę dziewczynę, z którą się spotykałem. Myśleli, że to łączniczka. Wtedy mówiłem. Sypałeś? Opowiadałem o niej. Jakie ma ręce, włosy, sylwetkę. Bardzo lubiłem to opowiadać. Łgałeś. Mówiłem prawdę. Jaka ona jest, to tylko ja wiem. Zapisywał wszystko. Ale nie poznałby jej, choćby z nią jechał razem tramwajem. On nie jeździ tramwajem.
Widziałeś ją? Nie, ale zobaczę. Stalin umarł. Do was trafić. Szukam was po całym mieście. Mam dosłownie chwilę czasu. Chcę wam coś zaproponować. Proszę. Towarzyszko Anno. A wracam do roboty. Chciałem na powiat. Wiecie, na nasz powiat. Ale idę na województwo. No a wy? Co z wami? Nic. Właściwie nic. No to świetnie. Właśnie w tej sprawie przyszedłem. Pracowaliśmy razem, mam do was zaufanie. Musicie mi pomóc. Czeka nas dużo roboty. Pojedziecie ze mną. Zgoda? Wam jest łatwiej. Was wyrwali siłą. Rozumiem. Nie mogę zacząć od nowa. Dlaczego? Dlaczego? Pamiętacie ten dzień, kiedy biegłam za wami? Prosiłam was wtedy o pomoc. Prosiłam was o pomoc dla tego człowieka. Pamiętam. Byliście wtedy śledzeni. Wiedziałam o tym i ani słowa. Ani słowa. Tegoście mnie nauczyli. Towarzyszko Anno, powiedzcie prawdę, spotkała was krzywda. Uwierzyłam w winę, którą jemu przypisywali. Jestem z kimś, kto mi kazał wierzyć w tę winę. Chociaż zapewne sam w nią nie wierzył. Tak. On lada dzień wyjdzie. A może już jest na wolności? Przepraszam was. A czekam na waszą odpowiedź. Dzień dobry. Dzień dobry.
No, jedziemy? Tak, jedziemy. Ale czeka na was jakiś dziennikarz. Aha. To jest autor historii jednego powiatu. Znam go. Nie wiem, czy sobie mnie przypominacie. Przypominam, owszem. Towarzysz... Ryc. Właśnie chciałem was prosić o chwilę dla naszej gazety. No, teraz to chyba będzie niemożliwe. A kiedy? Przyjeżdżajcie do nas, zgłoście się do towarzysza Witka, to jest nasza propaganda. Czekamy na was. Do widzenia. Towarzyszu, jak przyjedzie, przyjmijcie go. Chciałem was tylko uprzedzić, że to on szkalował was po tym, jak odeszliście z powiatu. O prasę chodzi, nie o niego. Zgoda, ale dlaczego właśnie on? Nie wszyscy dziennikarze tak robili. Ja wiem. Przyjmijcie go. Tak trzeba. Tak. Proszę. Pisze, że ma ładną pogodę. Ile płacę? Panie, bez żartów. Dziękuję. Ale mu też się przyda trochę mi skończyć. Patrz, jak mi tu skończy 7. Czysta wieczór mieszamy kartę. Tak? A długo graliście? Nie, do 11. Tam do was spać. Rozebranie się przeciągnęło, a potem się dużo. Dobra, moja bardzo. Czy to ja do domu? Tak, to jest. A wiesz, to się nie da. A kiedy może zagramy w sobie? Zmoczyć pan włosy? Nie, dziękuję. Dziękuję. Ile płacę? W kasie. Proszę pani, skąd mógłbym zatelefonować? Tam jest telefon, proszę. Dziękuję. Tak, słucham.
Piotr? Piotr. Nie, nie możemy się widzieć. Do kapitana Grajewskiego. Do majora Grajewskiego, a przepustka gdzie? Pani, nie mam, ale gdyby pan był łaskaw, bez przepustki. Ja nie wiem, no wie pani, nie mogę. Może pan porucznik? Panie poruczniku! Tak? To pani do majora Grajewskiego, ale bez przepustki. Przepuścić. Państwa, zobaczycie rzecz interesującą i bardzo ciekawą. Bilans PRL-u w roku 1950.